według Arystotelesa No tak, a czy da radę prościej? O to zapytaliśmy naszych młodszych kolegów i koleżanki. Zobaczcie sami! Co oznacza słowo przyjaźń? Przyjaźń to taki skarb. Że ktoś się przyjaźni z kimś. I że zawsze możemy się razem pobawić na podwórku. Znaczy, że kogoś ty lubisz albo czegoś. Albo z kogoś pomagasz. Kto to jest przyjaciel? Taki ktoś, kto lubi kogoś. Przyjaciel to ktoś taki, kto pomaga. Znaczy. Jakiś kolega lub koleżanka. Jak masz jakiś smutny dzień albo trudno ci trochę się bardziej skupić, to ona ci pomaga, cię motywuje. A jaki powinien być przyjaciel? Dobry. Uśmiechnięty, szczery, dobry i żeby pomagał czasami. Miły. Uprzejmy. Miły, uprzejmy i pomocny. Czyli, że jak coś się mi stanie, to mi pomaga. Masz przyjaciela? Tak. 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 Masz przyjaciela? Mam. A co lubisz robić ze swoim przyjacielem? Bawić się. Samochody. Zberka. Jeździć na rowerach. Lubi się bawić lalkami. Jeździć rowerem pod błocie. Układać domki z poduszek. Że on się karty i ja się niosę karty. To polityk sobie wydawamy karty. A co robisz, gdy twój przyjaciel jest smutny? Chęcą go na zabawę. Opowiadam dowcipy. Na przykład gilgocze go. Zapomniętego dowcipa. Na przykład jak będę miał zbite okulary, to spróbuję go pocieszyć, żeby zapomniał o tym. A przyjaźń jest dla ciebie ważna? Tak. A dlaczego jest dla ciebie taka ważna? Dlatego, że jest fajnie mieć przyjaciela, że można się z kimś bawić, a nie być samotnym. Bo ja chcę mieć przyjaciela.